Ten odcinek podcastu botanicznego będzie już w sumie 18 na kanale, a zarazem pierwszym z pewnej nowej serii, którą postanowiłem zainicjować. Jako że długie, katalogowe opracowanie pod tytułem Wszystkie polskie drzewa przyjęło się bardzo dobrze i stało się jak dotąd największym sukcesem tego kanału, ten materiał będzie początkiem podobnej, nowej serii pod tytułem Wszystkie zioła Polski. Każdy odcinek będzie zawierał kilka lub kilkanaście gatunków ziół popularnych w naszym kręgu kulturowym, gdzie będę starał się przybliżyć biologię tych roślin, ich zasięg występowania, częste lub na swój sposób szczególne zastosowania oraz inne ciekawe fakty na temat danego taksonu. W pierwotnym planie tego opracowania myślałem o stworzeniu listy wyłącznie rodzimych gatunków, występujących na terenie Polski w pełni naturalnie. Z czasem jednak stwierdziłem, że wcale nie jest to dobry pomysł. Wiele gatunków roślin, które są powszechnie znane u nas jako zioła, pochodzi co prawda na przykład z okolic basenu Morza Śródziemnego lub z Azji Mniejszej, ale pomimo tego są stosowane i uprawiane na naszych terenach już od wielu stuleci, a czasem nawet i dłużej. Zarówno dla wielu współczesnych, jak i dawnych ludzi używających tych roślin, ich pierwotna ojczyzna nie była ani znana, ani nawet fundamentalnie istotna. Rośliny takie jak tymianek, melisa czy szałwia lekarska możemy tak często spotkać w krajowych aptekach, sklepach czy ogródkach, że można spokojnie uznać je za na swój sposób polskie zioła. Oczywiście o statusie danego gatunku w naszej florze, a zatem jego naturalności dla naszej przyrody, będę rzecz jasna wspominał przy każdym z takich przypadków. Często będzie się też pojawiał oczywiście temat lecznictwa, gdyż jest to jedno z najczęstszych zastosowań ziół. Chciałbym więc podkreślić, że absolutnie nie jest moim celem rozstrzygać w tym, jak i w przyszłych podcastach, skuteczności takich preparatów. Często zdarza się, że dostaję pytania typu jaka roślina pomoże na pasożyty, albo jakie zioła pić przy cukrzycy czy depresji. Nie jest to oczywiście zupełnie obszar moich kompetencji. Sama kwestia ziołolecznictwa jest oczywiście niezwykle ciekawa i intrygująca, ale trzeba pamiętać, że jego dawna powszechność wynikała przede wszystkim z braku dostępu do innych form leczenia. Oczywiście bardzo często zdarza się, że w roślinach są stwierdzane substancje, które są zarazem stosowane w preparatach medycznych jako substancje czynne, zazwyczaj zresztą zgodnie z tradycyjnymi zastosowaniami, co dowodzi ich skuteczności. Wiedza taka mogła kształtować się przez obserwacje zwierząt, czy wielokrotne próby i błędy, a następnie przekazywana nawet przez kilkadziesiąt pokoleń. Z drugiej jednak strony, wiele przekonań w ziołolecznictwie powiela się od bardzo dawna, mimo że nie sposób znaleźć dla nich logicznych podstaw, a ich źródłem są często bardzo archaiczne przekonania magiczne. Na terenie Polski nierzadko na przykład jeszcze przedchrześcijańskie. Wiele z nich to pochodne przekonań na przykład z obszaru tzw. magii przenośnej lub magii homeopatycznej, gdzie stwierdzano potencjał leczniczy przez podobieństwo. Na przykład uznawano, że napar wykonany z żółtych kwiatów będzie pomagał przy żółtaczce. Herbata przygotowana z sercowatych liści drzew będzie stosowana przy chorobach serca i tym podobne. Przekonania takie były powszechne, uniwersalnie w oddalonych od siebie kulturach na różnych kontynentach. A wbrew pozorom, wiele z obecnych, a zarazem tradycyjnych przekonań ziołoleczniczych ma swoje prawdziwe korzenie w podobnych mitach. Czy więc przy dostępie do współczesnych osiągnięć farmakologii jest zasadne kurczowe upieranie się przy leczeniu za pomocą roślin, przy poważnych problemach, na przykład zagrożeniu życia? Każdy oczywiście ma własne zdanie i poglądy. Ja pragnę tylko wyraźnie podkreślić, iż mówiąc na przykład o zastosowaniu medycznym piołunu, nie twierdzę, iż jest on realnie skuteczny, ale że istnieje taka poświadczona etnobotaniczna ciekawostka. Być może w danym przypadku jest on nawet skuteczny. Nie rozstrzygam tego. Każdy przypadek jest inny i skomplikowany. Jeśli już miałbym coś osobiście sugerować, to właśnie traktowanie ziołolecznictwa przede wszystkim
jako intrygującego zjawiska na pograniczu etnologii, botaniki i historii, medycynę zostawiając tym samym innym specjalistom. I jeszcze ostatnia kwestia ogólna. Nie wiem jeszcze w jakiej częstotliwości będą pojawiały się kolejne części z tej serii, ale wydaje mi się, że niekoniecznie dobrze byłoby przez dłuższy czas publikować tylko odcinki z tej tematyki na kanale. A lepiej będzie wplatać co jakiś czas kolejne części tej serii pomiędzy odcinki o innych tematach. Oczywiście zachęcam do wyrażenia Państwa opinii w komentarzach. A zatem, na początek jedno z bardziej znanych i wręcz sztandarowych ziół tej części Europy. Dziurawiec. Należy do rodziny dziurawcowatych. W Polsce występuje aż 9 gatunków z tego rodzaju, ale najbardziej interesuje nas w tym odcinku dziurawiec zwyczajny. Hypericum perforatum. Jest to nasz najpospolitszy, jak też najczęściej wykorzystywany gatunek. Ma charakterystyczne, gęsto skupione, dość małe, żółte kwiaty o 5 płatkach okwiatu. Łodyga jest prosta i sztywna. Osiąga zazwyczaj 40-50 cm wysokości, choć niekiedy może wyrastać nawet na metr. Roślina ta ma bardzo szeroki zasięg występowania, obejmujący większość Eurazji oraz część północnej Afryki. Jako takson introdukowany, czyli sprowadzony przez człowieka, występuje też na obu kontynentach amerykańskich oraz w Australii. Tradycyjnym surowcem zielarskim są przede wszystkim całe rośliny zebrane w okresie kwitnienia, a następnie suszone w ciepłym i przewiewnym, ale jednocześnie zacienionym miejscu. Dobrze nadawały się do tego na przykład strychy lub powszechne niegdyś stodoły. Taki dziurawiec był stosowany w formie naparu o gorzkawym, ale zarazem dość przyjemnym smaku i czerwonawym zabarwieniu, nieco przypominającym popularną dziś herbatę rooibos. Był stosowany m.in. do picia przy bólach miesiączkowych oraz do zwilżania trudno gojących się ran. Prawdopodobnie najważniejszym zastosowaniem były zaburzenia nastroju. Dzisiaj również dość często stosuje się dziurawiec jako środek wspomagający przy lekkich depresjach. Co ciekawe, skutkiem ubocznym stosowania tego gatunku jest nadwrażliwość na światło słoneczne. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi, ale też na przykład bydła oraz koni. A zatem unikano wypasania zwierząt na łąkach bogatych w dziurawiec, zwłaszcza gdy spodziewano się ich długiej ekspozycji na słońce. Roślina ta dobrze rośnie przede wszystkim na stanowiskach słonecznych, takich jak zaniedbane łąki i nieużytki. A zatem, tak jak wszystkie rośliny podobnych siedlisk, jest obecnie mocno wypierana przez bardzo inwazyjną nawłoć, zajmującą właśnie takie nisze. Ze względu na kwitnienie na przełomie czerwca i lipca, jedna z ludowych nazw dziurawca to świętojańskie ziele. Łacińska nazwa hypericum pochodzi od greckich hyper, ponad, oraz eikon, obraz, gdyż tradycyjnie ziele dziurawca miało być wieszane w domostwach nad świętymi ikonami. Nazwa dziurawiec bierze się od nakrapianych liści różnych gatunków tego rodzaju, które, zwłaszcza oglądane pod światło, wyglądają jakby były podziurawione przez owady. Kolejnym na liście ziołem będzie arcydzięgiel litwor, lub inaczej dzięgiel litwor. To piękne i majestatyczne zioło osiąga niekiedy nawet 3 metry wysokości, co jest niezwykłym wynikiem, zważając na fakt, iż jest to roślina dwuletnia. W pierwszym roku życia jego nadziemna część ma formę rozety liściowej. W następnym roku z masywnego zimującego korzenia wykształca się charakterystyczna długa łodyga, zakończona białym lub lekko zielonawym kwiatostanem, składającym się z dużych, kulistych baldachów. Kwitnie głównie w czerwcu i w lipcu. Taki właśnie dwuletni cykl życiowy jest dość często spotykany u roślin z rodziny baldaszkowatych, do których należy też m.in. pasternak czy marchew. Arcydzięgiel odróżnia się od innych krajowych taksonów z tej grupy przede wszystkim rozmiarem. Jest największym, rodzimym przedstawicielem tej dość licznej rodziny w naszym kraju. Jednak od kilkudziesięciu lat
mamy w Polsce nierodzimy, lecz jeszcze większy gatunek z rodziny selerowatych, czyli inaczej mówiąc baldaszkowatych. Mowa tu oczywiście o owianym złą sławą barszczu sosnowskiego, który stwarza zagrożenie tak dla rodzimych gatunków roślin, jak i dla ludzkiego zdrowia. Te dwa taksony są dość podobne, jednak paradoksalnie to barszcz sosnowskiego jest obecnie znacznie częstszy i bardziej rozpoznawalny, przez co niekiedy okazy cennego arcydzięgla są niszczone przez pomyłkę. Arcydzięgiel preferuje środowiska wilgotne. Często są to świetliste bagna, ziołorośla lub brzegi rzek i potoków. W Polsce jest dość rzadki, występuje głównie wysoko w górach oraz na północy kraju. Choć rzadziej rozmieszczone stanowiska zdarzają się w całej Polsce. Jest to roślina związana geograficznie z północą naszego globu. Przede wszystkim występuje w północnej Rosji, na Grenlandii oraz w Skandynawii. Przez to w Europie jest też określany m.in. jako arcydzięgiel norweski. Szczególnie istotny jest w Laponii, krainie leżącej na terytorium Finlandii oraz w mniejszym stopniu również Norwegii i Rosji, gdzie lokalni Samowie wykorzystują go powszechnie zarówno do lecznictwa, jak też do jedzenia. Polska leży na południu jego zasięgu. Arcydzięgiel jest jednak powszechnie uprawiany niemal w całej Europie, ze względu na jego liczne zastosowania. W lecznictwie wykorzystywany jest przede wszystkim na problemy z żołądkiem i trawieniem. W tym celu pozyskuje się najczęściej jego korzeń, a rzadziej również nasiona lub inne części rośliny. Jest też wykorzystywany do aromatyzowania wypieków czy alkoholi, takich jak likiery ziołowe lub nalewki. Jego unikatowy aromat określa się zarówno jako słodki, jak i lekko pikantny, przypominający piżmo, przez co znalazł również zastosowanie w produkcji perfum. W cukiernictwie wykorzystuje się też tradycyjnie jego kandyzowane ogonki liściowe, zarówno jako samodzielne słodycze, jak i ozdobne części innych kompozycji cukierniczych. Jego skądinąd piękna łacińska nazwa, Angelica Archangelica, odwołuje się do Archanioła Gabriela lub w innej wersji Archanioła Michała, któremu wedle ludowego chrześcijaństwa miało być poświęcone to niezwykłe zioło. W języku polskim arcydzięgiel również jest niekiedy określany anielskim zielem. Z tego powodu istniała również tradycja okadzania dymem spalonych, wysuszonych części tej rośliny, domostw czy innych miejsc, tak aby odpędzić od nich złe moce. Arcydzięgiel litwor jest objęty w Polsce ochroną gatunkową, więc mimo bogatych tradycyjnych zastosowań, nie można go obecnie pozyskiwać z naturalnych stanowisk. Do tego samego rodzaju należy też kolejny na naszej liście, dzięgiel leśny, Angelica sylvestris. Pod wieloma względami przypomina on arcydzięgiel, ale jest wyraźnie mniejszy. Może osiągać, wciąż imponujące, 2 metry wysokości. Wbrew nazwie, jego zasięg nie ogranicza się tylko do lasów, dobrze czuje się na wielu wilgotnych typach zbiorowisk, m.in. na torfowiskach, bagnach, w łęgach czy w starorzeczach. Jego światowy zasięg też jest podobny do arcydzięgla. W Polsce jest znacznie pospolitszy od większego kuzyna i nie podlega ochronie. Również w lecznictwie jest postrzegany jako podobny w działaniu, jednak dużo słabszy i rzadziej stosowany. Stosunkowo częściej był używany jako dzikie warzywo, przede wszystkim w północnej Europie, gdzie był na przykład gotowany w mleku. Dzięgiel leśny był też w dawnych czasach używany do barwienia wełny na odcień żółtawy, lekko zielony. Jego kwiatostany to również kuliste baldachy, mniejsze, ale niekiedy z lekkim różowym zabarwieniem. Angelica sylvestris kwitnie później, od lipca do września. A następnie wrotycz. Najbardziej znanym i najistotniejszym dla człowieka ziołem z tego rodzaju jest wrotycz pospolity, Tanacetum vulgare. Należy do bardzo szerokiej rodziny astrowatych. Jest to znany i dość rozpoznawalny gatunek,
charakterystyczny dzięki żółtym kwiatostanom, które są zebrane w kształt niewielkich baldachów. Wizualnie może się wydawać, iż są to kwiaty pozbawione płatków, ale w rzeczywistości żółta kulka jest już kwiatostanem złożonym z niezliczonej ilości maleńkich, żółtych kwiatów, które ciężko dostrzec gołym okiem. Ma nieregularne, pierzaste liście oraz prostą, sztywną łodygę, przyjmującą odcienie brązu lub ciemnej czerwieni. Osiąga wysokość do 1,5 metra. Wrotycz preferuje miejsca nasłonecznione, o różnej wilgotności, ale często suche, gdyż jest dość odporny na braki wody. Jeszcze na przełomie XX i XXI wieku był charakterystyczną rośliną nieużytków i siedlisk ruderalnych. Jednak obecnie został w dużej mierze wyparty przez dwa amerykańskie gatunki niezwykle inwazyjnej nawłoci. Co ciekawe, w ich ojczystej Ameryce to z kolei wrotycz jest obcym gatunkiem. Również jest inwazyjny i rozprzestrzenia się bez kontroli. Choć oczywiście skala jego inwazji nie jest aż tak zatrważająca jak prawdziwy podbój, który nawłocie realizują w Europie. Wszystkie części rośliny mają bardzo mocny, drażniący ziołowy zapach, za co odpowiada przede wszystkim wysokie stężenie tujonu. Roślina ta jest trująca dla prawie wszystkich owadów i innych drobnych organizmów, przez co znalazła bardzo liczne zastosowania dla człowieka. W Polsce była m.in. wieszana tak w domach, jak i w stajniach czy oborach, by ograniczać liczebność owadów. Wrotycz jest też trujący i niesmaczny dla większości innych gatunków. Dlatego kiedyś, na pastwiskach, można było często zobaczyć kępy tego gatunku, które jako jedne z nielicznych roślin nie były zjadane i swobodnie się rozrastały. Zioło to chroniło też żywność przed psuciem, dlatego w liście wrotyczu zawijano mięso, ryby, sery i bardzo wiele innych typów jedzenia. Jego łacińska nazwa Thanacetum może nie przez przypadek przypominać znane z greckiej mitologii imię czarnoskrzydłego boga śmierci, Thanatosa. Thanacetum oznacza nieśmiertelny, gdyż w wielu kulturach wrotycz był wykorzystywany do konserwacji zwłok. Całe wiązki tej rośliny wkładano do trumien lub zawijano liście tego zioła pomiędzy warstwy całunu, w który zawijano zmarłych. Miało to zarówno funkcje pragmatyczne, jak i symboliczne, jako symbol nieśmiertelności. Oprócz much czy komarów, wrotycz pospolity mógł działać też na wewnętrzne pasożyty, dlatego był używany zarówno doustnie, jak i zewnętrznie, w formie kąpieli w gorzkim naparze. Obecnie odchodzi się już od tych zastosowań, gdyż wrotycz jest mocno toksyczny i doustne go przyjmowanie może się bardzo łatwo zakończyć zatruciem. Ponadto udowodniono już, że środki takie mają też działanie neurotoksyczne. Podobne preparaty podawano kiedyś także zwierzętom gospodarskim, również głównie w walce z pasożytami wewnętrznymi. Mamy w Polsce jeszcze jeden rodzimy gatunek z tego rodzaju, mianowicie wrotycz baldachogroniasty, Thanacetum corymbosum. Jest to dużo rzadszy takson, a ponadto ma znacznie mniejsze zastosowanie i niższą zawartość tujonu. Jego pokrój bardzo przypomina wrotycz pospolity, jednak jest nieco mniejszy. Jego kwiatostany są dużo rzadsze. Ma on też, charakterystyczne dla większości astrowatych, białe brzeżne kwiaty języczkowe, czyli mówiąc potocznie białe płatki na kwiatach, czyli właściwie koszyczkach kwiatostanowych. Kwitnie w czerwcu oraz w lipcu. Często w naszej przyrodzie można spotkać jeszcze inny, choć nierodzimy gatunek, wrotycz maruna, Thanacetum parthenium. Jego ojczyzną są tereny śródziemnomorskie, przede wszystkim kraje bałkańskie oraz Turcja. W naszym kraju jest jednak trwale zadomowiony i bardzo dobrze radzi sobie na przykład na ubogich siedliskach ruderalnych, takich jak stare kamieniołomy czy brzegi dużych rzek. Ma inny pokrój niż pozostałe wrotycze. Jego łodyga jest silnie rozgałęziona. Przypomina niewielki, ale gęsty krzew.
Osiąga około pół metra wysokości. Jego kwiatostany są podobne jak u wrotyczu baldacho groniastego, jednak są gęściej skupione, a nazwijmy to płatki kwiatów są jaskrawo-białe. Liście również są pierzaste. Wrotycz maruna miał, a niekiedy również ma, dość duże zastosowanie medyczne. Przede wszystkim jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny. A następnie rozmaryn. Choć to prawdopodobnie najbardziej znany u nas takson w tym odcinku, to jest on paradoksalnie najmniej polski. Choć jest dość często uprawiany i z pewnością należy się mu miejsce na liście polskich ziół, to nie jest on przystosowany do naszego klimatu i źle radzi sobie w naszej przyrodzie. Jego ojczyzną są również okolice basenu Morza Śródziemnego. Jego łacińska nazwa to Salvia rosmarinus. Zgodnie z nazwą należy on zatem do rodzaju szałwia, choć jego wygląd niespecjalnie zdradza takie pokrewieństwo. Piękna i wręcz poetycka nazwa rosmarinus oznacza morską rosę, gdyż ta roślina najlepiej czuje się w bliskiej odległości od morza. Bujnie porasta suche, skaliste wybrzeża, często obecne w krajach śródziemnomorskich. Dodatkowo nazwa ta ma poparcie w efektownych, błękitnych kwiatach, które latem pokrywają roślinę. Rozmaryn lekarski, czy inaczej szałwia rozmaryn, należy do rodziny jasnotowatych. Jest to bardzo ważna grupa, do której należy wiele ziół, a więc jeszcze wielokrotnie pojawi się w tej serii. Dość nietypowo jednak jak na tą rodzinę, jest to wieloletni, zimozielony krzew, mogący dożywać nawet 40 lat. Przyjmuje kulisty pokrój, o wysokości jak i średnicy około 1,80 m. Bardzo charakterystyczne są liście tego gatunku, które ze względu na swój podłużny kształt i twardą, szorstką strukturę nazywane są igiełkami, choć oczywiście nic wspólnego z drzewami iglastymi nie mają. Przynajmniej niesystematycznie. Najważniejszym zastosowaniem rozmarynu jest aspekt kulinarny. Jego gorzkie, ale aromatyczne gałązki stanowią ważny składnik kuchni wielu państw europejskich, m.in. Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii. Dodawany jest m.in. jako przyprawa do ziemniaków czy ryb, ale również jako składnik ziołowych alkoholi. Zioło to ma również pewne zastosowanie medyczne, głównie jako środek wspomagający pracę mózgu i pamięć, a ponadto również jako poprawiający trawienie. Rozmaryn ma też bogate konotacje kulturowe. Wszystkim znana jest zapewne jedna z najsłynniejszych polskich pieśni patriotycznych, gdzie owa roślina się pojawia. Ponadto w wielu państwach rozmaryn był symbolem m.in. dziewictwa, poświęcenia, jak i niespodziewanej, tragicznej śmierci. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że spodobał się Państwu format tej serii. W kolejnych częściach nie będzie już wstępu, więc gatunków roślin będzie pojawiać się więcej. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i proszę o komentowanie tego filmu oraz udostępnianie, jeśli znają Państwo kogoś, kogo mogłyby takie treści zainteresować. Jeśli chcą Państwo wesprzeć ten kanał, można to zrobić za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Pozdrawiam.